Mhm, Tak, tak. a oczywiście poszczegóły, jeżeli jest taka możliwość, zapraszam, proszę do nas przyjechać na obiad. To od razu pan skosztuje naszej kuchni i obejrzy sobie obiekt. Nas poświęcimy, tak panu, tam godzinę czy dwie oprowadzimy po obiekcie i zastanowimy się wspólnie, co tu można zrobić. Tak, ale widzisz, tłumacząc przed menedżerów obiektu, ja myślę, że to jest trochę strach, że a jeżeli ukryję część oferty, to może jakby. To może on z tego nie skorzysta, a jak zobaczy, to może nagle otworzy mu się kolejne zapotrzebowanie. Ale słuchaj, może on to jeszcze myśli, że dzisiaj czegoś nie potrzebuje, kolejny, a jak wiesz. Kolejny grzech, słuchaj, to kolejny grzech to są follow-upy. Oferta to jest jedna rzecz i oferta nie powinna być wielostronicowa, nie przy tego typu usługach, no chyba, że naprawdę już jesteśmy wybranym obiektem co do zasady i negocjujemy jeszcze jakieś tam, nie wiem, ostatnie ustalenia i tam wtedy rzeczywiście musi się znaleźć wszystko. Wszystkie zapisy jakby w jednym dokumencie, tak? To jest co innego, ale ja wysyłam po prostu zapytanie, impreza w tym, nie wiem, przedziale czasowym dla tylu osób. Konkret. Taki scenariusz, konkret i tak dalej i dostaję, wiesz, elaboraty. Nie dość, że długo na nie czekam, dostaję elaboraty, później mnie olewają, nikt do mnie nawet follow-upu nie wykona, w sensie ponownego telefonu zapyta się, czy oferta dotarła, czy ją zrozumiałem, czy jest ok, czy mam jakieś zastrzeżenia, czy może właśnie chciałem przyjechać do obiektu, go zobaczyć, czy jeszcze mogę na telefonie dwa zdania opowiedzieć, bo w tej ofercie wszystkiego nie ma, no siłą rzeczy, żeby nie zaprzątać panu tam głowy nadmiarem informacji, tak? No to ja przez telefon jeszcze chcę 2-5 minut o coś tam opowiedzieć. Nie ma tego. Słuchajcie, grzechem przedstawicieli obiektów, to jest moje zdanie i w nosie mam, czy się z tym zgadzacie, czy nie. To jest moje zdanie, naprawdę. Ja po prostu to doświadczyłem. Nie macie nastawienia prosprzedażowego i takiego proklienckiego. Dbanie o tego klienta, dopominanie, znaczy aktywna sprzedaż, no po prostu. Być może, nie wiem, macie u siebie zatrudniać ludzi, którzy niekoniecznie są handlowcami. Tak. Bo wydaje mi się, że to jest zupełnie, oni żyją innym tempem. Żyjecie takim tempem, przyjdzie, to trochę, będzie. I trochę taki, od razu mi się w oczach gdzieś otwiera taki wizerunek angielskiego hotelu. Wszystko wolno i spokojnie i dostojnie i na wszystko jest czas. I owszem, ale nie tu ale jest nie sprzedaż. Nie w tej specyfice, nie w tym branży, miejscu. Tak. Świetnie. Wiesz, ja myślę, że to jest brak zrozumienia oczekiwań branży eventowej i oczekiwań zleceniodawców. Usprawiedliwiając przedstawicieli obiektów, myślę, że myślą kategoriami klienta indywidualnego, któremu faktycznie pokazujesz pełną ofertę, bo on przyjeżdża, głównie rezerwuje nocleg i potem ewentualnie usługi dodatkowe korzysta z tego, więc chce poznać wachlarz. Klient biznesowy jest bardzo skonkretyzowany i on ma ten wachlarz do połowy zsunięty i jakby ma konkretne oczekiwania, nie ma czasu na korzystanie z tego. Tak samo klient, jakby trzeci segment rynku, klient indywidualny, biznesowy, on też ma konkretne oczekiwania. I myślę, że tu edukacja personelu właśnie, żeby oni rozróżnili te trzy segmenty klienta i dostosowali ofertę, to jest naprawdę przewaga rynkowa w tej chwili, jeżeli umiejętnie sprzedajemy swoją ofertę, a nie na sztampę wszyscy wszystko. To raz, ale dwa, powtarzam, pewna rzetelność w kontaktach z waszymi klientami, zleceniodawcami. Ma być systematyczny, konkretny kontakt. Umówiłem się, że zadzwonię za dwa dni po przesłaniu oferty, to dzwonię za te dwa dni. Jeżeli się rozchorowałem, mnie nie ma w pracy, to kto inny przejmuje ten kontakt i dzwoni za te dwa dni, a nie jest cisza w eterze. Bardziej dużo narzędzi, które pomagają w tym. Jakby tak. Są systemy, które przypominają. Ale to tak? W ogóle bez dwóch zdań, no hotelarze z tego korzystają. Jest. No to jakby nie mówimy o niczym nowym. No jeżeli ktoś sprzedaje eventy, słuchaj, nawet jeżeli pracuje tylko na Outlooku, nawet na Outlooku, dobra, nie pracuje. Pracuje na kalendarzu Google'a, który jest w chmurze i jest bezpłatny, to ten kalendarz będzie mu przypominał, że on ma zadzwonić. I notatkę można sporządzić, w jakiej sprawie mam zadzwonić. To inne jest rzeczy, kwestia organizacji pracy. Znowu, dokładnie znowu tak o tym mówimy. Wracamy do personelu, do edukacji, ale wiesz, jakby grzechem jest tak właścicieli obiektów, bo to już duży zarzut, tak. Zarzut do właścicieli obiektu jest to, że oni zatrudniają pracownika i puszczają go na głęboką wodę, rać sobie. Musimy też... Stawiają mu cel sprzedaży i nieważne, jak tego zrealizujesz. Tak, natomiast nie kontrolują. Jasne, właściciele
właściciel obiektu czasami sprawdza sam, jak jakby ma nadzór nad tym, ale czasami ma do tego menadżera, oczywiście, którego powinien wymagać. Ten menadżer powinien prowadzić cały proces, więc monitorowanie tego, jak dany pracownik pracuje, no bo później to jest reputacja, opinia. Dokładnie tak. I brak zleceń. Nie, no to absolutnie. Więc dla mnie to jest taki grzech numer jeden, bo to jest po prostu lekceważenie drugiej strony. I chyba, no mówię, pewien może znak czasu, no, który pokazuje, że chyba za dobrze jest na tym rynku. Tylko pamiętajcie, że rynek się zmienia. A szczególnie zobaczcie, ile teraz jest inwestycji hotelowych, ale w ogóle i takich obiektowych. Więc miejsc na eventy, czy ta konkurencyjność będzie bardzo, bardzo duża. Ona już wzrosła z roku na rok tak naprawdę. Bardzo. A no, jeszcze, a jeszcze mamy boom od 2012 roku i to taki naprawdę rozwojowy w, no, ale wiesz, no, teraz w ilości obiektów. W hotelarstwie w ogóle no, mamy naprawdę kolosalnie, no, to w ogóle rekordowe jakby inwestycje i na najbliższe jeszcze lata są zaplanowane kolejne. Tak. W związku z tym apeluję do was, bo po prostu obudzicie się z ręką w nocniku, mówiąc wprost. Dziś jest wam dobrze. I macie zapytania. Jeden klient wam wypadnie, bo go przeoczyliście, bo go przespaliście, bo się nie zainteresowaliście odpowiednio. Nieważne, mam jeszcze 10 innych, tak? Tylko, że za moment będzie taka sytuacja, że będziecie walczyć o tego właśnie, który wam przepadł. Dobra. I będzie się prosić, żeby do was wrócił, bo wam zabraknie biznesu, bo ten biznes się rozejdzie na... bo obiektów po prostu będzie dużo więcej i stracicie klientów. Monitorowanie zapytań, bardzo tak. Szczegółowe, ilość odpadów, ilość właśnie odrzutów, no ale to jest cały proces prowadzenia działu sprzedaży. I... Absolutnie. Gruby temat. To idzie od samej góry. To od razu. To ja chciałbym tak też jakby jasno zaznaczyć, że to nie jest tylko i wyłącznie grzech no, tych ludzi z pierwszej linii sprzedaży. Tak? Oczywiście. Tak, absolutnie, tak, tak. To idzie od samej góry. To jest pewna struktura i pewne uporządkowanie działań no, całej organizacji. Tak, to jest gruby temat, którego no, nie przegadamy w 30 czy nawet 40 minut, bo tu jest potrzeba kilka dni nawet chociażby na usystematyzowanie pracy działu, jakby na rozwiązania różne. To już się właśnie załatwia na szkoleniach indywidualnych, więc warto się na pewno pochylić i spojrzeć, jak mój dział sprzedaży funkcjonuje w tym zakresie. Mhm. Zdecydowanie. Bo dużo jest do zrobienia. Jeszcze jakiś grzech? Ale to już tak odeszło. Finito. Ostatni. Utrudniony kontakt. Nie rozumiem, dlaczego na stronach internetowych nie ma bezpośredniego kontaktu do działu sprzedaży i bankietów. Nie ma zdjęcia, imienia i nazwiska osoby, która to prowadzi. Twarzy obiektu. Masz rację, ja też tego nie rozumiem. Jest ogólny telefon do recepcji. Tam cię przełączają, tak. Dopiero najpierw odsłuchasz sobie regułkę. Mm-hmm. Dzień dobry, bardzo nam miło, że wybrał pan obiekt marki tej i ten. Ola Kowalska przy telefonie, w czym ja mogę pomóc? No. Tak. Ja chciałem porozmawiać z kimś na temat eventów. A, to przepraszam, łączę. No tak. I znowu dzień dobry, tam teraz Jan Kowalski, dziękuję, że wybrał pan obiekt marki tej i tej. W czym mogę pomóc? No tak. Ludzie, no bez sensu. I to jest czas, więc ten ogólny numer telefonu. Nie rozumiem też, jeżeli już jest kontakt na przykład do działu sprzedaży i bankietów, to on jest, się nazywa XYZ 1, 2, 3, 4, 18 podkreślnik 20 zamiast Anna Nowakowska tak i czy Anno, no, nie, chociażby bankiety, jeżeli ma to trafić do ogólnego sprzedaż na ogólny adres e-mail, ale w porządku, jedna, to znaczy, że kierownik tak, potem rozdziela to. Ale jedna jest moim zdaniem zasada, że jak jest adres taki ogólny, taki bufor, na które wpływają oferty, czyli ja, zleceniodawca, wysyłam takie zapytanie właśnie, bankiety, eventy, hotel.pl załóżmy, no to moim zdaniem tutaj powinna być od razu odpowiedź, od razu, jak tylko ten mail tam został odczytany przez tego kierownika przed rozdysponowaniem, dziękuję za pana tam oferty, zapytanie i inne rzeczy, będzie nim, czy za to opiekowała się ta i ta osoba. Świetne rozwiązanie. I się tam zaraz i wkrótce skontaktuje. Ja mam od razu informację zwrotną, że rzeczywiście no, nie jest to adres typu, nie wiem, biuro czy info i wpadnie gdzieś do bufora, który jest odczytywany raz w miesiącu, tylko ja wiem, że ktoś tą pocztę faktycznie sprawdza i od razu dostałem odpowiedź, dokładnie, że przynajmniej tak dziękujemy, dostaliśmy twoją wiadomość. Mhm, dokładnie. I tak. Pracujemy nad odpowiedzią. Właśnie jeżeli jest ten ogólny e-mail, od razu, w przeciągu tam kilku nawet minut, kilkunastu minut zwrotny, kto będzie prowadził, bo jakby ta osoba jest przekierowana dalej. I to jest chyba właśnie taki brak bezpośredniego kontaktu, tej relacyjności, nie wiem, nie, nie
nie rozumiem, czym to jest spowodowane, bo ludzie szukają bezpośredniego kontaktu, chcą mieć po drugiej stronie fizycznie Jana Kowalskiego, osobę z krwi i kości, a nie tylko jakby dobijać się pod jeden numer telefonu. No więc właśnie. Nie wiem, być może wynika to z rotacji dużej? Pewnie, na tych stanowiskach. Poniekąd tak. No ale to właśnie można załatwić to w ten sposób, że dajemy ten temat bankiety, znaczy adres mailowy, tak, bankiety, eventy, tak, jakkolwiek event sprzedaż i tyle. Albo bezpośredni numer telefonu do tego działu. Że jakiś pracownik w tym dziale odbierze, a nie na recepcja. Tak, recepcja ma naprawdę bardzo dużo pracy w hotelu, bardzo. Odciążmy ją od klienta biznesowego w kwestii chociażby przekierowania, bo to nawet usprawni, o to jest dobre słowo, usprawni pracę działu recepcji. Tak? Kończymy, tak? Czy jeszcze jakiś grzech? No, pewnie jeszcze się znajdzie kilka, ale po co? Kończymy. Współpracujmy z branżą eventową w sposób jakby szukając pozytywów, tak? Jest kilka błędów, warto je naprawiać. Jakby ważne jest to, żeby rozmawiać bezpośrednio ze zleceniodawcami o oczekiwaniach, jakie mają potrzeby i jakby też się nie skupili tylko jak dużo błędów. Ja jeszcze tutaj bym powiedział tak, że to nie tyle, co współpracujmy z branżą eventową, bo wtedy tak mówimy trochę właśnie przedstawiciele obiektów, współpracujcie z event menadżerami. Dla mnie obiekty same w sobie to też jest branża eventowa. Dla mnie twórzmy tą branżę eventową, jednym słowem, na fajnych i dobrych relacjach i fajnych zasadach. Tak? To jest moim zdaniem kluczowe. Dziękujemy Wam za kolejną audycję. Moim Państwa gościem była Ania Nowakowska. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję pięknie. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.